A w domu też nigdy nie było tak, żeby było spokojnie, człowiek szedł spać. Bo w Oksie było bardzo dużo partyzantów. I my mieszkaliśmy tak, zaraz są stawy, bo to między Popowicami. I ta taka szeroka grobla jest do dziś dnia. Tam partyzanci się zbierali i tam partyzanci ćwiczyli. Ile razy przychodzili do nas do domu, to chleb. No i też często przyjeżdżali Niemcy. Po nocy właśnie szukali. To po domu, do domu przychodzili, sprawdzali. A w dzień to nawet niemiecka warta właśnie wzdłuż tych stawów, bo to takie groble, to tam mieli się gdzie ukrywać ci partyzanci, jak tam coś, prawda, mieli te ćwiczenia czy coś, to też chodziła i no, pilnowała. Ale oni tam mnie upilnowali, to byli bardzo dobrze zorganizowani. No i tu właśnie w lesie, bo tu z jednej strony las, z drugiej. I jeszcze co? Od strony Węgleszyna, to jak się na Węgleszyn jechało, tam są duże lasy. Tam zrzutki, jak to mówili, tak to nazywali, zrzutki. Czyli to były partyzanci, ale tak na nie mówię. I pamiętam raz właśnie, jak w nocy w takich kombinezonach, bo to nie tam niedaleko, przyszli i tatę prosili, żeby ich przeprowadził przez rzekę Nidę w stronę Tartaku w Oksie, w stronę Chyczy i Kosowa, bo tam mieli to chyba zgrupowanie. A w Oksie, jak się już las kończy, do Oksy się wjeżdża, tam jest po jednej stronie Tartak, po drugiej jest Gajówka. Tam Niemcy mieli wartę, czyli po prostu trudno było przejechać na drugą stronę. Więc prosili tatę, żeby ich tam zaprowadził. I następnie, żeby się tam ominąć to wszystko, nie tak, żeby było bliżej, to Banasiki mieli młyn nad Nidą, trochę dalej, ile będzie od nas, kilometr może. I tam właśnie już była kładka, czy jakoś, że można było przejść. Zaczęła mama prosić, błagać, że, no, że to małe dzieci, a oni, nie wiem, już nie pamiętam, jak oni, czy po polsku któryś umiał. Wyszła nawet, jak tata wyszedł z nimi, ale doszedł do tego młyna tam, przeprowadził ich przez tą kładkę i już właśnie zaraz był ten las i kazali się tacie wrócić, bo tata już mi wytłumaczył. Nie spaliśmy, czekaliśmy, za ile oni mogą wejść, czy będzie jakaś strzelanina. Ale widocznie udało im się przejść, bo by było cicho.